Jeśli powiem, że inwestowanie w Bitcoin to w tych czasach duże ryzyko, ale też duża szansa na powodzenie takiej operacji, nie powiem chyba nic odkrywczego, ale znacznie bardziej odkrywcze rzeczy, ma nam do powiedzenia nasz dzisiejszy gość, gość kolejnego interview w Review: Krzysztof Raś, Vice President Engineering w BitPanda. To jest pierwszy jednorożec w Krakowie, pierwsza organizacja. Startupowa organizacja na swój sposób, która osiągnęła tą magiczną barierę, przekroczyła tą magiczną barierę miliarda dolarów. Powiedz, Krzysztof, jak się czujesz jako człowiek odpowiedzialny za rozwój tej organizacji w Krakowie, w Polsce? Bo to chyba taka dość znacząca chwila i znacząca granica, która właśnie przed Wami pękła. Fantastycznie, czuję się fantastycznie i przede wszystkim mam ogromną przyjemność, a jednocześnie czuję dumę, że mam możliwość poprowadzenia tego oddziału technologicznego dla Bitpanda w Krakowie. bym jednak, że to jest inaczej niż czułem się kilka miesięcy temu, bo my przez cały czas notujemy ogromny rozwój, widzimy ogromne zainteresowanie tematem, więc tak naprawdę niewiele się zmieniło, oprócz tego, że sam odczuwam dumę, niewiele się zmieniło oprócz zwiększonego zainteresowania Pro, problemem, obszarem, w um, który, którym, tak, którym się zajmuje Bitpanda. No ale to w takim razie musimy powiedzieć dokładnie, stricte wszystkim tym, którzy jeszcze nie wiedzą, czym zajmuje się Bitpanda, kim jesteście, gdzie działacie, jak działacie, w co inwestujecie i w co dzięki Wam można inwestować, dlaczego to jest takie, jak słyszałem, proste. Jasne. Bitpanda przede wszystkim jest firmą technologiczną, musimy o tym pamiętać. Bitpanda jest... Wiodącym no brokerem w Europie. O to, zaraz co to, zapytam, co to Tak. No właśnie. No broker to platforma do inwestycji w aktywa cyfrowe. No broker jest tym dla tradycyjnych metod inwestowania w tradycyjną giełdę, tym samym czym no banki, jak na przykład N26, dla tradycyjnych banków. Po prostu przeniosły owe banki, tak samo my przenieśliśmy, w strefę internetu możliwość inwestowania i zarządzania swoimi finansami, albowiem w Bitpanda wierzymy, że każdy powinien mieć pełną kontrolę nad swoimi środkami, nad swoimi oszczędnościami Bitpanda umożliwia takie inwestowanie. Mhm, czyli w pewnym sensie tak jak neobanki gryzą tradycyjne banki, to wy trochę gryziecie tych tradycyjnych brokerów i próbujecie tutaj no, taką w sumie rewolucję odczyniać, ale jednocześnie ją bardzo, bardzo ułatwia dla przeciętnego użytkownika, tak? tak? Dokładnie tak. Naszym Sztandarowym celem jest obniżenie progu wejścia w obszar inwestowania. Mówimy sobie, wierzymy szczerze w to, że inwestowanie powinno być tak proste jak zamówienie pizzy, i to powinien umieć zrobić i dwustolatek, i pięćdziesięcioletni sędzia. Innymi słowy, wierzymy w obniżenie tych barier, tak powiedziałem, wejścia, ale również w demokratyzację. Inwestowania w aktywa cyfrowe głównie. No ale teraz takie czasy chyba nadeszły, że chyba wszystko dookoła sprzyja tej jakby demokratyzacji i tej popularyzacji tych usług, prawda? Bo jeszcze niedawno coś takiego jak Bitcoin, czy w ogóle waluty cyfrowe, bądź inwestowanie tego typu, czy w ogóle sfera fintechowa była taką w sumie zagadką dla wielu różnych konsumentów. Ludzie jednak byli przyzwyczajeni do banku, do kart kredytowych, do terminali. Jakby mało ktoś jakby, tą rewolucję bankową inicjował w swoim własnym, prywatnym życiu. To się trochę zmieniło oczywiście dzięki neobankom. Wy idziecie ten krok dalej, prawda? Czyli te waluty cyfrowe to dla was jakby zupełnie naturalny teren, obszar do działania, tak? To prawda. To jest obszar, którym zajmujemy się już od ponad 6 lat. I zeszły rok przeniósł sferę Życia do internetu. Nie może każdą sferę. My już tam byliśmy. Dla nas to nie miało tak wielkiego znaczenia. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o model pracy. Zmieniło się tylko i wyłącznie to, że zyskaliśmy tylko większe zainteresowanie. Z tak powiem Ci, że w marcu ubiegłego roku 2020 otwarto w Polsce historycznie dużą liczbę rachunków maklerskich. Innymi słowy, ludzie, społeczeństwo z Kłania się do eksplorowania nowych okay. obszarów do inwestowania. Właśnie, Ten obszar się otwiera, to ten, ten proces otwarcia się i na ludzi z tą ofertą, i ludzi do tej oferty, no, w tym momencie jest globalny, no ale w pewnym sensie wasze przyspieszenie w sumie jeszcze mocniej, że tak powiem, ma miejsce dzięki temu, co się, czy wskutek tego, czy jakby w tle tego, co faktycznie w świecie się dzieje. Tak jak powiedziałeś, czyli rok 2020-2021, czyli ta globalna pandemia. Do tego zaraz wrócimy, ale powiedz o początkach, bo jesteście tak naprawdę z Wiednia. Jesteście tak. austriacką organizacją, austriackim startupem. To też niesie za sobą konkretne parametry działania, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, takich lokat, takich transakcji, prawo dość rygorystyczne austriackie i tak dalej. No to są takie rzeczy, które tak czytałem, przynajmniej stanowią o Waszej jakiejś jednak przewadze na rynku. Ale oświadczmy, co to dokładnie znaczy i jak ta historia bitbandy w tym Wiedniu się działa, że trafiliście coś tutaj. Zgadza się. Masz rację. Prawo austriackie, niemieckie, w ogóle unijne jest dosyć, dosyć zaostrzone, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju instrumenty finansowe, jak i o inwestycje. To sprawia, że my spełniając wszelkiego rodzaju regulacje i wymagania jesteśmy bezpieczną platformą do inwestycji mm -hmm. w podróżnieniu od innych i to jest naszym faktycznie wyróżnikiem. Odpowiadając na pytanie jak trafiliśmy do Krakowa i dlaczego Kraków odpowiedź jest prosta. Oczywistym jest bliska bliskość geograficzna, ale absolutnie nie był to czynnik decydujący. Czynnikiem decydującym był po pierwsze ogromny wzrost i apetyt na ten wzrost, który trudno było zrealizować i nasycić go w nazwijmy to w Wiedniu, w Austrii. Stąd właśnie ekspansja firmy po uzyskaniu serii A finansowania w wrześniu z ubiegłego roku w wysokości 52 milionów dolarów. Pomysł na ekspansję poza rodzinne, że tak powiem strony. Wybór padł na Kraków ze względu przede wszystkim na dostępność wysoce wykwalifikowanej kadry. Nie jest tajemnicą, że programiści w Polsce zajmują topowe miejsca w Hacker rank, takim globalnym rankingu programistycznym na całym świecie. Zajmujemy około trzeciego miejsca w tym momencie. Więc naprawdę mamy się czym chwalić, mamy być z czego dumni. W zasadzie te dwa czynniki. E, czyli Unia Europejska, blisko geograficzna, a przede wszystkim dostępność e, świetnych fachowców e, skłoniła e, oczy Bitpanda na Kraków. Optymistyczny człowiek mówi, że dostępność talentów, a już słyszeliśmy o takich miejscach jak Kraków, że tych talentów jest tak mało, że po prostu... Miejsca na tak dużą ekspansję, jaką w sumie prowadzicie, bo to jest kilkuset osobowy zespół. Prawie nie ma. Tu się jednak okazuje, że macie jakieś atuty, jednak, żeby tych ludzi do siebie przyciągać. Ale powiedz w takim razie, ta ekspansja: no, okej, okay, jest na Kraków, rozumiem, poziomie logistycznym, pracy, codzienności, jakby funkcjonowania firmy, to jest jasne. Ale taka ekspansja globalna, czyli ta edukacja, której też. Rozmawiać wcześniej, edukowanie ludzi, czym są te waluty cyfrowe, czym jest bitcoin. Jako bitcoin to każdy może wie, ale dokładnie czym to się je, pewnie nie wszyscy jeszcze, do tego jakby doszli. Te waluty, na przykład Ethereum i wszelkie produkty jakby cyfrowego świata, cyfrowych finansów, no, by tym się jakby odróżniacie też, tak czytałem o Was, że próbujecie edukować tych konsumentów i też uczestników tej platformy, prawda? To prawda. To przywodzi mi na myśl pewnego rodzaju analogiem. To jest tak jak z samochodem, prawda? To jest narzędzie, które możecie zawieźć z punktu A do punktu B. Oczywiście musisz poruszać się zgodnie z obowiązującym prawem ruchu drogowego. Natomiast w samochodzie możesz również spowodować wypadek, jeżeli nie mhm. jesteś odpowiednio wyćwiczony i wyedukowany. I my stawiamy bardzo mocno na tę edukację. Stąd właśnie z jednej strony dajemy narzędzie do inwestowania swoich środków, swoich, um, swoich pieniędzy. Ale z drugiej strony płaciłem duży, duży nacisk właśnie na edukację. Poprzez chociażby coś, co nazywamy Bitpanda Academy. Jest to encyklopedia wiedzy zawarta na naszych stronach um, internetowych, gdzie można poczytać o różnego rodzaju strategiach inwestycji, gdzie można poczytać, czym dana uh, waluta, kryptowaluta jest i tak dalej. Chcemy mieć, uh, chcemy mieć uh, poczucie, że zrobiliśmy wszystko, aby wyposażyć ludzi w narzędzia do świadomego i mądrego inwestowania. Mhm. pamiętaj, proszę, że. Każda inwestycja, każda wiąże się z ryzykiem. No tak, tutaj też się niewiele zmienia. To nie jest tak, że inwestując w Bitpanda nigdy nie stracę ani, ani centa, ani jednego bitcoina. Mogę stracić jak najbardziej, ale chyba lepiej, żebym wiedział, co się dzieje, niż, niż nie wiedział. Dobrze, ale w takim razie w tym świecie, gdzie faktycznie ta globalna zmiana w cyfrowym inwestowaniu, w cyfrowym obrocie... Walutą cyfrową walutą zachodzi na naszych oczach. To jest trochę też wymuszone, albo mocno wymuszone, czy dzieje się gdzieś w tle, jakby tych wszystkich zmian wywołanych pandemią. No, musicie jakoś zaistnieć, Musicie w tym uczestniczyć. Są te duże wzrosty wasze, ale nie tylko wasze, bo też cały jakby sektor, cała ta branża bardzo mocno intensywnie rośnie i obrasta jakby w kolejne w kolejne wartości, wartości, ludzi, firmy, marki, brandy. E, powiedz mi, czy e, wierzysz w to, że za jakiś czas, tak jak e, dzieje się to na przykład w Chinach, gdzie płacimy już za groch i kapustę i e, marchewkę na targu e, w sumie QR kodem, czy tak jak e, dzieje się to w w świecie właśnie waszego inwestowania cyfrowego czy może w Stanach Zjednoczonych gdzie jeszcze wciąż karta kredytowa czy tradycyjne sposoby płatności są tak bardzo rozpowszechnione, przecież to taki duży rynek, Skoro. potencjalnie ogromny rynek dla choćby takich, takich, takich biznesów jak, jak wy. Jak ta zmiana będzie wyglądała w przyszłości, Jakby za ile lat przestaniemy w ogóle płacić w tradycyjne sposoby, za sposób tradycyjny już uważam kartę kredytową? Wiesz, nie jestem jasnowidzem, jestem inżynierem, ale jestem święcie przekonany, bardzo mocno wierzę w to, że z czasem, i nie chcę tutaj mówić o horyzoncie czasowym, nie wiem, czy to będzie 3, 5 czy 10 lat, jestem przekonany, że dążymy do tokenizacji wszystkich dóbr, które mają jakąkolwiek wartość. W tym momencie tokenizowane są również dzieła sztuki, utwory muzyczne. Słyszało się niedawno o sprzedaży jakiegoś utworu przez Kings of Leon, zdaje się, właśnie w oparciu o kryptowalutę. Um, w tym momencie, co newsy dosłownie z tego tygodnia, z wczoraj, wczoraj Visa ogłosiła, że do, dopuszczać będzie płatności wewnątrz swojej sieci w o walutę nazwie USD Coin. Jest to waluta, która jest parowana z dolarem, stabilna. E, dwa dni wcześniej PayPal do, ogłosił dokładnie to samo. E, tydzień temu, a za Tesla będzie można zapłacić Bitcoinem u Ilona Maska. Ogólnie rzecz biorąc, jest to trend, którego się nie da zastopować. Zdaje sobie sprawę, że istnieją pewnego rodzaju rezerwy, istnieje pewnego rodzaju obawa przed nowym, ale tak jest zawsze, jeżeli wchodzi coś nowego, czego do końca nie rozumiemy. I to jest naturalne. Natomiast jest to trend, którego się nie da zastopować. Co więcej, nie to, że w to mocno wierzymy, że tak nastąpi, to jeszcze przyspieszamy ten trend. Jesteśmy w jego samym środku i tworzymy tę rzeczywistość. I właśnie niesamowite jest to, że inżynierowie w Krakowie. Mają realny wpływ na to, jak ten świat płatności będzie wyglądał za rok, dwa czy trzy. Mm -hmm. Czyli w pewnym sensie kreujecie też tą rzeczywistość, prawda? Tak. wymyślacie ją jakby na nowo, chociaż y, z drugiej strony, alfą i omegą, no w sumie chyba nikt tu nie jest do końca, prawda, bo jeszcze też nie wiadomo w którą stronę to wszystko pójdzie i jak szybko będzie działać się ta rewolucja. Ok, Mówisz, że nie chcesz bawić się w wróżbity i opowiadać, za ile lat przejdziemy już w pełni na, na transakcje czy na płatności cyfrowe, ale chyba możemy powiedzieć, czy Polska, tutaj, czy nasz rejon, powiedzmy Polska, Austria jest jakieś awangardzie na plus, jeśli chodzi o tego rodzaju rozwiązania, czy jesteśmy trochę na przykład za późnie jak Stany Zjednoczone, czy może gdzieś patrzymy na takie rynki najmocniejsze, jeśli chodzi o te cyfrowe płatności, czy rewolucje tego typu, czyli na przykład Azja? Wydaje mi się osobiście, że faktycznie być może nie jesteśmy awangardą, ale na pewno jesteśmy w czołówce. Dość rzec, że właśnie Bitpanda stała się pierwszym tak zwanym unicornem w Austrii, czyli osiągnęła wartość, jest wyceniana na ponad miliard dwieście milionów dolarów, co sprawia, że jest ogromne, inwestorzy kładą ogromne zaufanie w ten kierunek. Mhm. Innymi słowy, wydaje mi się, że faktycznie tę rzeczywistość tworzymy i ją adaptujemy na lokalny rynek. Mhm. Zdecydowanie, i to już historia pokazała, zarówno Polska, jak i Europa raczej są pionierami płatności bez kontaktowych, Czy wysyp neobanków w ostatnich latach spowodował, że Faktycznie jesteśmy, myślę, postrzegani jako pionierzy, być mhm. może nawet faktycznie ta awangarda tutaj jest odpowiednim mhm. słowem. Tak, ale mówię, też, wspominałeś o tradycyjnych bankach Polskich, które tak. już w tym momencie no, są całkiem dobrze postrzegane w Europie i są pionierami w pewnym sensie takich, no trochę neobankowych usług, prawda? Zgadza się, to prawda. Tak. Nie chcę wziąć tutaj konkretnych nazw banków, natomiast faktycznie um, istnieją, nazwijmy to takie technologiczne banki albo które takie hybrydy nie, trochę. Takie, tak, tak. Dokładnie, hybrydowe, nie tak zwane bricks and mortar, czyli takie typowo właśnie osadzone w murach, tylko łączące hybrydowo właśnie internet z fizycznymi placówkami, które faktycznie są rozpoznawalne w Europie i co więcej stawiane jako wzór w wielu obszarach, mm -hmm. jeżeli chodzi o innowacje. W pewnym sensie zmienia się też nawet krajobraz wokół nas, bo tak jak być może z portfeli znika gotówka, znikną karty kredytowe, wszystko przejdzie w płatności z smartfonami czy jakimiś innymi nośnikami elektronicznych płatności, tak w pewnym sensie być może z pejzażu miast znikną w ogóle banki czy oddziały banków. No to się też już dzieje, działają banki stricte w internecie, czy w takim razie miasto przyszłości nawet będzie według mnie pozbawione tych szyldów bankowych czy centra miast, które w tym momencie są. Jakim naturalnym ekosystemem dla istnienia banku tradycyjnego, że wchodzi do banku z pieniędzmi albo wychodzi z workiem pieniędzy. Czy to się też zmieni w takim razie? Jest to nieunikniona zmiana e, i można próbować ją zatrzymać, można próbować ją spowolnić. Natomiast ona się wydarzy tak czy siak i jestem zdania, że lepiej być, e, lepiej płynąć razem z nurtem, ewentualnie starać się go zaadoptować aniżeli z niej walczyć. Mm -hmm. Można być outsiderem, tylko pytanie po co? To się wydarzy. No tak, ja też jakby piszę swoje artykuły na komputerze, nie na maszynie do pisania i to się chyba, no właśnie. To się chyba raczej nie zmieni, może ewoluuje w jakieś, jakieś, inne, jakieś inne tematy. Krzysztof, powiedz mi jeszcze, jeszcze na koniec odnośnie całej takiej panoramy tych neobrokerów, którzy działają, działają w świecie. No, obsługujecie każdy pewien segment rynku, jest tego typu biznesów trochę w świecie, no, co do tego, że ta branża jednak przeważy, czy być może zwycięży w ostatecznym rozrachunku, co do tego jest coraz mniej wątpliwości, ale czy w ogóle jeszcze jesteście w stanie w czasach, kiedy faktycznie niewiele wiadomo odnośnie kierunku ty, czy tempa tych zmian, prognozować, dokąd to wszystko tak naprawdę zaprowadzić? Jest jakby też wasza granica, oczywiście każda firma chciałaby być firmą globalną, obsługującą jak najbardziej, większy, jak największy obszar rynku, ale czy jesteście w stanie prognozować tak faktycznie na konkretnych danych liczby? Teraz, to co będzie się działo w przyszłości? Przyznam szczerze, że nie znam liczb i nie chcę się na nie powoływać. Natomiast tak jak wspomniałem już wcześniej, wierzę w to, że świat dąży do tokenizacji wszystkiego, co ma jakąkolwiek wartość. Począwszy właśnie od tego, co oferuje Bitpanda, czyli na przykład oferujemy możliwość inwestowania w stokanizowane złoto. To znaczy, że. Mhm. Ja nie muszę kupować sobie całej sztawki złota, która jest droga i którą muszę gdzieś przechowywać. Ja mogę sobie kupić jej ułamek, za, nawet za jedno euro. Jakiś fragment, gram, e, pół uncji, nie wiem ile to jest dokładnie, mm -hmm. e, złota albo innego e, metalu szlachetnego. Podobnie e, niebawem do portfolio, jakie oferuje Bitpanda, e, dołączą akcje, e, również frakcyjne. To znaczy, że nie będzie trzeba kupić jednej całej akcji, być może wartej. Kilkaset dolarów, będzie można kupić sobie jej ułamek. Co spowoduje, jak już mówiłem wcześniej, demokratyzację inwestowania. To jest założenie konta na Bitpandzie, jest tak proste jak, jak kliknięcie kilka razy w telefon czy, w, czy na komputerze. Jest to proces w pełni bezpieczny, a pozwala faktycznie przeciętnej osobie nie mającej doświadczenia i wiedzy na temat mechanizmów inwestycyjnych. Faktycznie pomnażanie, może inaczej, inwestowanie swoich, swoich środków. Ten cały obszar, w którym, w którym działa Bitpanda, w którym poruszamy się i którym, o którym dzisiaj rozmawiamy, no to też takie najbliższe czasy dla Was. Tutaj operując z Krakowa, zatrudniacie, budujecie ten czysto osobowy zespół. Jakby co, co sprawia, że, że mielibyśmy się akurat, czy ktoś miałby się przekonać akurat do Was, że dajecie coś niesamowitego tutaj na na to, że udział w tej jakby wielkiej cyfrowej rewolucji? Dajemy. E, I to jest e, prawda. Są trzy czynniki, które nas wyróżniają. Przede wszystkim jest to firma w pełni produktowa. Zespoły w Krakowie są odpowiedzialne od A do Z, jeżeli chodzi o dostarczenie fragmentu naszego produktu. E, I to jest niesamowite, ponieważ inżynierowie w Krakowie mają możliwość e, definiowania kierunku, w jakim ten produkt idzie. My go faktycznie tworzymy, a tym samym tworzymy rzeczywistość. To jest rzecz pierwsza. Druga, być może nawet ważniejsza, to jest kultura organizacyjna. Jest to aspekt, który jest dla mnie jest niezwykle ważny, jak i też dla firmy. Jest to kultura oparta o zaufanie, o współpracę i o pełną transparencję. Pomagamy sobie, mamy wspólny cel. Ja wierzę osobiście w to, że wolność, autonomia w podejmowaniu decyzji przy zaufaniu ze strony organizacji pozwala osiągnąć najwyższe cele. Trzecim obszarem, ostatnim, to jest domena, w której działamy. Czyli ten cały hype, o którym mówiliśmy, kryptowaluty, tokenizowany świat jest na ustach całego świata. I dość rzec, że Bitcoin, najbardziej popularna waluta, osiągnęła rekordowe wartości powyżej 50 tysięcy euro w tym miesiącu. W grudniu 20 tysięcy euro. Także jest to wzrost już nawet nie liniowy, a eksponencjonalny. W tej całej jakby sferze, i tak dalej, wielu jest już mocno zaawansowanych wiedzy, wielu pewnie słyszy o tym być może po raz pierwszy edukuje się, stara się jak najwięcej dowiedzieć. I myślę, że ta dzisiejsza rozmowa też była fragmentem tej edukacyjnej misji, którą gdzieś tam przed Bin panda ale nie tylko przed Bin panda w ogóle uczestnikami tego całego, tej całej wielkiej globalnej zmiany stawiamy naszym gościem podczas kolejnego interwiu, za które bardzo, bardzo dziękuję, był Krzysztof Raś, vice president engineering Beatpanda, w Jeden, Kraków, Kraków, Jeden, Polska, Austria, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jesteśmy w kontakcie, w takim razie obserwujcie. Ich.